Witam po pewnej przerwie. Tym razem porozmawiamy sobie troszkę o reakcjach strąceniowych, a film powstaje oczywiście w ramach współpracy z Powtórką Chemii oraz oczywiście też dla Biomist. Tym razem, jak już mówiłem, skupimy się na tabeli rozpuszczalności, która nas informuje o tym, co się stanie, jak się spotkają roztwory zawierające odpowiednie kationy oraz aniony, oczywiście na odwrót to najpierw pokazałem, ze sobą i w niektórych przypadkach oczywiście strącają się związki praktycznie nierozpuszczalne, ewentualnie trudno rozpuszczalne, chociaż te trudno rozpuszczalne mają o tyle gorzej, że tutaj stężenie determinuje to, czy ten osad się strąci, czy nie, bo jak roztwór będzie bardzo rozcieńczony, to się nie strąci. W każdym razie na podstawie analizy tej tabeli rozpuszczalności możemy wywnioskować, że możemy sobie strącić osad na przykład jodku ołowiu oraz węglanu ołowiu. No to sprawdźmy. Tu mam przygotowane już probówki z odpowiednimi roztworami soli ołowiu i srebra. Do pierwszej z nich dodam nieco roztworu jodku ołowiu. Proszę, piękny osad nam się strącił. To jest właśnie osad jodku ołowiu. Dosyć charakterystyczny osad. Z kolei, jeżeli do tej drugiej dodam roztworu węglanu sodu, to strąca nam się osad węglanu ołowiu. Ten z kolei jest biały. To jest biały osad węglanu ołowiu. Inną znaną rzeczą jest osad taki serowaty, jak to się często w książkach pisze, chlorku srebra. On jest faktycznie taki trochę jak twarożek wygląda, jeżeli się go strąca z roztworów stężonych. Z mniej stężonych, no niekoniecznie wtedy wygląda serowato, ale jak widać, on lubi się zbierać w takie kłaczki też, więc troszeczkę może i jak ser, jeżeli ktoś widział, jak się robi twaróg, no to może mu się to faktycznie kojarzy z twarożkiem. Jeżeli z kolei dodam do roztworu azotanu srebra roztworu chromianu potasu, no to strąca nam się osad, zaraz go pokażę spokojnie, to strąca nam się osad chromianu srebra, taki ciemno-czerwony. Taki właśnie ciemno-czerwony osad chromianu srebra. Z kolei teraz, gdybym was zapytał, co można zrobić z osadem? No można na przykład osad roztworzyć w reakcji z mocnym kwasem. No to sprawdźmy, ale w reakcji tej oczywiście ulegają osady tworzone przez sole kwasów słabych. Większość takich osadów roztwarza się w mocnych kwasach. Na przykład jeżeli do tego osadu węglanu ołowiu dodamy kwasu azotowego, tak, to osad nam się roztwarza i uchodzi CO2. Wyparliśmy słaby kwas. Oczywiście nie zawsze tu musi uchodzić gaz, zależy jaki kwas wypieramy, bo jeżeli to będzie na przykład jakiś kwas octowy, tak, z jakimś trudno rozpuszczalnym, w jakimś trudno rozpuszczalnym octanie, no to nie będzie wydzielania gazu, tylko co najwyżej poczujemy zapach octu. No dobrze, to w takim razie odstawimy to i pytanie jeszcze, czy jeszcze można by czymś innym osad roztworzyć? Można w wielu przypadkach nadmiarem odczynnika strącającego ze względu na tworzenie kompleksów. To nawet maturzyści powinni wierzyć, że wodorotlenki amfoteryczne roztwarzają się w nadmiarze czynnika strącającego, czyli zasady, ale niekoniecznie to tak musi być. Na przykład jodek ołowiu można roztworzyć, mam nadzieję, że mi się to uda pokazać, bo on się roztwarza w dosyć dużym nadmiarze, więc ja może troszeczkę go odleję tutaj i spróbujemy dolać tutaj nadmiaru odczynnika strącającego i miejmy nadzieję, że się nam roztworzy. No może się jednak się nie chce roztworzyć, czasami się zdarza, to jest kwestia stężenia. Ale teraz jeszcze inne mam pytanie, czy osad może być substratem w reakcji z inną solą. Nie mówię tutaj o kompleksowaniu, tylko po prostu, czy osad może ulegać reakcji, tak jak tutaj na podstawie tej analizy tabeli rozpuszczalności, tak? Czy po prostu możemy sobie wziąć i na przykład chlorek srebra przekształcić coś innego w reakcji z jakąś inną solą. No to zobaczmy. Mianowicie możemy zrobić jeszcze jedno doświadczenie. Tutaj mam zlewkę z wodą w tej chwili. Dodam do tej zlewki
dodam do tej zlewki, o, tu mam zresztą końcówkę, troszkę roztworu chlorku sodu, i dodam do tego jeszcze chromianu potasu. Też tutaj dodam. Włączymy sobie obroty i zaraz zobaczymy, co tam będziemy z tym robić. Tu oczywiście też mam te osady, te probówki z roztworem azotanu srebra i strąconymi osadami, ale chcę zwrócić naszą uwagę na jedną rzecz. Jeżeli ja do tej probówki dodam teraz roztworu chlorku sodu, to zobaczymy, co zacznie się nam tutaj dziać. Proszę zwrócić uwagę na to, że zanika osad tego chromianu. Oczywiście jak dodam więcej, to zrobię ilościowo, więc może po prostu dodam więcej. Zanika osad chromianu, a w jego miejsce pojawia się osad biały właśnie chlorku srebra. Jak to zrobić odpowiednio, to po prostu można to zrobić ilościowo. Osad może przejść w reakcji z inną solą w inny osad pod warunkiem, że ten nowy osad jest jeszcze trudniej rozpuszczalny. Chlorek srebra jest trudniej rozpuszczalny niż chromian srebra i z tego powodu strąca nam się tam osad. Z kolei, jeżeli będziemy mieć w roztworze zarówno aniony chlorkowe, jak i chromianowe, to pytanie, co nam się strąci w reakcji z roztworem azotanu srebra. Co będzie, że tak powiem, najpierw? Zwiększymy sobie tutaj obroty. Dobrze. I ja tam dodam porcjami właśnie roztworu azotanu. I proszę zwrócić uwagę na to, co tutaj następuje. Ja to może dodaję porcjami. Znowu tam się pojawia osad, jak widać, czerwony, ale on znika i przechodzi w biały osad chlorku srebra właśnie. Właśnie w biały osad, bo chlorek srebra strąca się łatwiej, jest mniej rozpuszczalny, czyli strąca się łatwiej niż osad właśnie chromianu srebra. Dopiero jak dodam odpowiednią ilość tego azotanu srebra, jak mi się już właściwie skończy, proszę zobaczyć, że to coraz dłużej trwa zresztą ta przemiana, jak mi się skończą aniony chlorkowe, to dopiero wtedy właśnie mogę sobie strącać chromian. Mianowicie osad może przejść w inny osad, natomiast zobaczmy tutaj na tę planszę. Widzieliśmy, że zachodzi taka reakcja, ale nie zachodzi taka reakcja, bo tutaj mamy po lewej stronie trudniej rozpuszczalny osad niż po prawej. Ta reakcja nie zajdzie. Oczywiście tabela rozpuszczalności ma takie ograniczenia, że nie pozwala nam tego właśnie stwierdzić. Nie pozwala nam, bo ona nie mówi o tym, jaka ta rozpuszczalność jest, tylko mówi, że związek jest trudno rozpuszczalny, więc takiej rzeczy nam nie pozwoli przewidzieć. A jeszcze dodam ciekawostkę, że właśnie takie zachowanie, że najpierw strąca się osad chlorku srebra, jest podstawą oznaczenia właśnie chlorków w wodzie. Poddaje się wobec wskaźnikiem jest wtedy właśnie roztwór chromianu, potasu, dodaje się właśnie roztworu azotanu z biurety, roztworu azotanu srebra tak długo, aż pojawi się trwałe zabarwienie czerwone i wtedy odczytujemy, że jest to koniec miareczkowania. No zresztą możemy spróbować, mam nadzieję, że się uda. O! Dodałem już za dużo srebra, czyli gdyby to było z biurety, to bym już wtedy przemiareczkował oczywiście. I tu już zobaczcie, że w drugiej kolejności strąca się właśnie osad chromianu srebra. Ok, to w takim razie wszystko. Dziękuję, pozdrawiam.